17 października. Dziś mija 6 lat, odkąd przyjechałam do Warszawy. Wówczas miałam 17 lat, aktualnie 23. Jak ja się zmieniłam w tym czasie. Postanowiłam na nowo pisać dziennik, podobnie jak Stacha Bozowska. Ona pierwsza w Kielcach pisała umiejętnie pamiętnik, pełen uczuć i prawdziwych myśli. Biedna Stacha. W ostatnim liście do mnie napisała, że jest w życiu tylko uzdolnioną autorką swojego dziennika i niczym więcej. Wszystkie 13 ksiąg spaliła. Źle zrobiła. Po co niszczyć zwierzenia, które nikomu nie wadzą, a zastępują kochanków, mężów, braci, siostry i przyjaciółki? Ja z tego nie zrezygnuję. Odmawiałam sobie tej przyjemności przez 6 lat, bo żartował ze mnie frazesowicz S. Ile się zmieniło w tym czasie. Henryk w Curychu, Wacława nie ma, Staszka już dawno w grobie. Pamiętam tę noc, kiedy przyszedł telegram od pani W. Miejsce u predygierów jest. Przyjeżdżać niezwłocznie, W. I wówczas zdecydowałam się opuścić Kielce. Szybko się spakowałam, pożyczyłam pieniądze na drogę i pojechałam w świat, nie wiedząc wiele o życiu. Zostawiłam dwóch braci, ciotkę Ludwikę, która zastępowała mi matkę. Kochałam Kielce, Wacka i Henryka, Dąbrowskich, Multanowiczów, Karczówkę, Kadzielnię i w ogóle wszystkich. Kiedy jechałam w wagonie do Warszawy, to było mi żal zostawiać wszystko, co kocham i nawet myślałam na pierwszej stacji wysiąść i wrócić. Ale czy mogłam wrócić do biednej ciotki utrzymującej stację uczniowską? Do tej nędznej, ciasnej izby? Znów spać na starej kanapie wśród trosk ciotki o masło i żalów za drożyznę kartofli? Zresztą musiałam pomóc młodszym braciom. Rankiem, drżąca z zimna i strachu, trafiłam na ulicę Bednarską do pani W. Chwilę później idziemy z panią Celiną do predygierów. Czekamy u nich w pysznym gabinecie. Słyszę szelest jedwabnych sukien. Ukazuje się pani predygierowa. Spojrzenie arystokratyczne. Rozmawiamy o tym, co mam wykładać Wandzie, mojej przyszłej uczennicy. Przechodzimy na język francuski. Pani predygierowa pyta, jaką chce pensję. Podaję maksymalną cyfrę, jaka kiedykolwiek powstała w mojej imaginacji. 15 rubli. Pokój osobny, utrzymanie całkowite i 15 rubli pensji. Pani predygierowa zgodziła się. Pierwszy rok wzorowo siedziałam w domu i pracowałam nad Wandą. Nie znałam Warszawy. Mogłam korzystać z biblioteki pana predygiera. Nigdy przedtem ani potem tyle książek nie wchłonęłam. Kochałam moją uczennicę Wandę jak siostrę rodzoną. Kochałam nawet panią predygierową, mimo że była wyniosła. Jej męża może i bym też miłowała, gdyby nie to, że był bogatym, obrzydliwym, tłustym mężczyzną, w którego oczach widziałam tylko chytrość albo triumf. Z czasem moje ciepłe uczucia wygasły. Nic dziwnego, w tej lodowni nie mogła się ostać zwykła życzliwość. 18 października. Dziś w nocy myślałam o Wacławie, i znów uczułam ucisk serca. Co za potworna logika faktów. Henryk, który został wyrzucony z 6 klasy, siedzi dziś w Curychu i ma się dobrze, a Wacław, który skończył gimnazjum z wyróżnieniem i był przez wszystkich poważany, skończył tak bezużytecznie. Pamiętam moją pierwszą bytność w teatrze, na koncercie lutni, na odczytach. Miałam okazję poznać kilku literatów. Talent to tylko torba pełna cennych klejnotów, którą na plecach nosi z przypadku byle facet. Od tych wielkich wolę dziś świat, z którym zetknęłam się tutaj, ludzi pokornego serca, naturalnych w wyrażaniu emocji. Taki świat najmniej mnie rozczarował. 24 października. Byłam dzisiaj w teatrze. Gram nauczycielkę. Nie wiem, dlaczego autor przedstawia swoją bohaterkę jako uwiedzioną. Takie fakty nie mają chyba miejsca. Guwernantki bywają mądre bądź głupie, złe lub dobre, brzydkie lub ładne, ale pod tym względem muszą być bez zarzutu.
bo jeśli tylko dałaby któraś powód do wzmianki, to już po niej. Chociaż doświadczają pokus, bo cnotliwi mężowie spod pantofla bywają w tych kwestiach stokroć bystrzejsi od kawalerów. Guwernantka traktowana jest jako osoba obca i społecznie niższa, a to wpływa na jej poczucie dumy, które samo w sobie jest hamulcem wystarczającym. 26 października. Kobieta pisząca poezję jest śmieszna. Poezja to szczery głos duszy ludzkiej, wybuch pewnej formy namiętności. Kobieta dotychczas za twórcę uważać się nie ma prawa. Jeśli Safo, nowoczesna, chce mówić zrozumiale jako człowiek, musi mówić jak mężczyzna. Te same uczucia posiada co mężczyzna, a właściwie więcej i daleko subtelniejsze, ale nie może ich wyrażać szczerze. One myślą i czują inaczej, są czystsze, pozbawione brutalności i zwierzęcości. Ale wszystko, co w sztuce mogłoby wyjść od kobiet, najpierw musi się ukształtować na modłę męską. Mężczyźni potępiają wszelkie próby wyodrębnienia się duszy odmiennej i nowego, jeszcze nieznanego rodzaju sztuki. Mężczyźni poeci nie szanują w kobietach ducha ludzkiego. Uwielbiają piękną istotę, o ile jest skarbnicą właściwości dla nich rozkosznych, chociaż posiadanie tych cnót nie może być liczone jako jej zasługa. 27 października. Przeczytałam to, co wczoraj napisałam. Chciałabym pisać prawdziwie i szczerze, ale jest to trudne. Mam dużo myśli na półświadomych, które nawet kiedy zechcę sformułować, to już się zmieniają pod piórem. Jak je zapisywać? Tak jak nadchodzi, czy tak jak się w słowie zmienia? 30 października. Pisałam 2 dni temu o większej czystości kobiet. Czasami, kiedy jestem szczerze i głęboko zajęta jakąś myślą, to znajduję w świecie rzeczywistym dalsze jej rozwinięcia. Byłam u Maryni. Lubię ją wbrew woli. Do gruntu niewinna, czysta, prostego serca, a przecież lubi więcej niż 2 czy 3 mężczyzn. Pierwiastek erotyczny stanowi w tym wszystkim tylko pewną domieszkę. Zapytała z naiwnością, dlaczego nie można być przez kilku mężczyzn naraz zajętą. Każda z tych sympatii jest odrębna, a łączą się między sobą jak warstwy na torcie. Każda jest inna i bardzo dobra, a czy wszystkie razem wzięte miałyby źle smakować? Taka jest łobuzerska filozofia Marynki. 4 listopada. Jeden z tych ciężkich dni, co wydają się nie mieć końca. Pani Laura, w której domu od 3 lat daje lekcje dziewczętom, poinformowała mnie, że Henryk nie robi doktoratu, jak mnie wiele razy upewniał, za to robi długi, skandale i awantury. Miał jakąś bójkę i siedział w kozie. Od 2 lat nie chodzi na wykłady. Brakuje mu zaliczenia 2 semestrów, żeby podejść do egzaminu. Przy tym mnie okłamuje. Słuchałam tego cierpliwie i jedynie mogłam powiedzieć: wiem, wiem, proszę pani, jaki to łobuz. Cofnięto mu stypendium muzealne. Gdyby powiedział mi, jak jest naprawdę, to nie robiłabym mu wymówek. Ale dlaczego mnie okłamuje? Obcy ludzie mówią mi o tym z satysfakcją, jaką czują z cudzej szkody. 5 listopada. Mało spałam, a lekcje odbywałam jak ciężkie roboty. Jestem przygnębiona wiadomością o Henryku, ale nie opuszczę go. Będę więcej pracowała, wezmę nowe lekcje, ale niech skończę jakieś kursa, to będzie mógł tutaj lżej pracować. 6 listopada. Dla oszczędności biorę do siebie pannę Gepę. Wpłynie tym sposobem co miesiąc 8 rubli. Co prawda będę mieć mniej przestrzeni i ten dziennik też będę pisać dorywczo. Muszę dać Wacławowi na kożuch. 13 listopada. Wzięłam nową lekcję. Przygotowuję dziewczynkę Henię L. do klasy wstępnej. Nic jeszcze nie umie, ani tabliczki mnożenia, ani dyktanta. Dzień mam mocno wypełniony. Któż by pomyślał, że ja, nędzny twór kielecki, dojdę kiedyś w samym środku Warszawy do pensji 62 rubli miesięcznie. Gepę już się wprowadziła. Jak to francuska, jest strasznie gadatliwa.
Korzystam na tym, że rozmawiając z nią nabieram paryskiego akcentu, ale za to śpię kiepsko i wstaję słaba. 15 listopada. Czytam w niedzielę dużo rzeczy pięknych. Ile cierpiano, ile znoszono dla szczęścia pokolenia dziś żyjącego, którego cząstkę my tu stanowimy. Jest jakieś dziwne braterstwo do tych, co już wszystko spełnili. Kiedy jest się bardzo smutno, także łzy same płyną z byle powodu, to powinno się czytać sprawozdanie z 7 okresu czynności banku handlowego, bo one swoją obcością, swoim bezwzględnym egoizmem na pewien czas odrętwiają cierpienie. Inna rzecz, gdy cierpienie jest tak srogie, że to sprawozdanie samo leci z rąk. 17 listopada. Zdaje się, że spisywać pamiętnika takiego, jak zamierzałam, nie mogę. Brak mi stabilności w emocjach. Rano spokojna i prawie wesoła, a wieczorem już tonę w rozpaczy bez wielkich powodów. Brak pieniędzy, milczenie Wacka, myśl o Henryku wtrąca mnie w smutek, a raczej bolesną oziębłość. Spokój to stan bezcenny. Troski i bieda uczą odczuwać spokój jako szczęście. Czasami jestem bez sił przez to ciągłe gonienie z lekcji na lekcję. Jakże szczęśliwe są damy, które wolnym krokiem idą na spacer, toczą miłe i wesołe rozmowy. Kim są ci ludzie? Co robią? Gdzie mieszkają? Nie znam ich wcale. Przypomniałam sobie siebie sprzed kilku lat. Wtedy byłam lepsza. Byłam ascetką w kwestii wygód. Dzisiaj przeszkadza mi każda drobnostka i już nie potrafię tak zamęczyć się pracą. Dawniej miałam wiele wiary w dobroć ludzi. Dziś jestem taka zimna. Zrobiłam się nieczuła na cierpienia innych. Często doświadczam złudzenia, jakbym Henryka i Wacława nie kochała dawnym sercem. Zrobię jeszcze dla nich i innych ludzi, co mogę, ale już nie czuję szczęścia. Dawniej istnieli dookoła mnie szlachetni ludzie, skłonni do zupełnego zaniedbania siebie dla innych. Byli to moi rodzice, sąsiedzi, niektóre osoby w Kielcach. W moim dawnym świecie nie było ani jednej osoby, do której czułabym odrazę. Teraz wiele takich osób mnie otacza. Na przykład ten jakiś kuzyn u Blumów zawsze drzwi mi otwiera i pomaga zdjąć płaszcz. Kiedyś mnie w tym korytarzu zaczepi w sposób podobny do jego wejrzeń. Wydaje mu się apetyczna ta nauczycielka, co przychodzi do jego kuzynek. Nie mogę żądać, aby mi drzwi nie otwierał, ale czuję do niego odrazę, jakbym patrzyła na stonogę czy brudny, gęsty grzebień. Dziwne, że on tego nie odczuwa. Zdaje mi się, że ta odraza ze mnie promieniuje. A może w miłości tego rodzaju, jaką on ma na myśli, uczucia wstrętu strony słabszej nie mają znaczenia. 18 listopada. Na walizu w tramwajem. Kiedy wsiadłam do przedziału, to spostrzegłam tego ślicznego jegomościa w cylindrze. Już trzeci raz go spotykam. Ścierał co chwila ręką parę z szyby i spoglądał. Na co on czekał? Jeśli na kobietę, to jakaż ona szczęśliwa. Kim on jest? Jakie myśli kryją się w tej prześlicznej głowie? Dobrze, że wyskoczył na rogu ciepłej, bo kto wie, może bym się w nim zakochała. Przez cały dzień było mi bez żadnego powodu przyjemnie. Kiedy próbowałam zrozumieć, co mi się dobrego wydarzyło, płynęła z ciemności jego twarz i te oczy szukające czegoś za szybą. Niech go spotka w życiu wszystko, co dobre. 22 listopada. Na łożu moim w nocy szukałam tego, którego serdecznie miłuję. Szukałam go, alem go nie znalazła. A przeto teraz wstanę, a obejdę miasto. Będę szukać po ulicach i po miejscach przestronnych tego, którego z duszy miłuję. Szukałam go, alem go nie znalazła. Pieśń nad pieśniami. Nieskromne, upokarzające. Te słowa, to rumieniec. Każda litera pali się ze wstydu. Cóż, kiedy prawda, cóż, kiedy prawda. 22 listopada. Ten kuzyn ze swoim uśmiechem znów staje w drzwiach. Chwilę po naciśnięciu przeze mnie dzwonka.
Czuję się bezsilna, czerwienię się jak burak, ręce mi drżą. Jeszcze gotów pomyśleć, że wywiera na mnie takie wrażenie, a on mi tylko ubliża. Czemuż to nie jest tamten z pieśni nad pieśniami? Dzisiaj pani B przytrzymała mnie dłużej, a ten kuzyn niezwłocznie wsunął się do salonu. Zaczął mówić rzeczy oklepane, które pewno słyszał od kogoś mądrzejszego. Uważa się za nadczłowieka i ucznia filozofa. Rozpoczyna zdanie od bo trzeba pani wiedzieć lub pewnie pani sądzi, że otóż i wygłasza myśl znaną mi niepotrzebną jak wyświechtany komunał. Ciekawe, czy odważyłby się tak akcentować pewne wyrazy w rozmowie z jedną z tych bogatych pań, która mogłaby mu na to odpowiedzieć z całą śmiałością. Czy chce dać mi dowód swojego lekceważenia, korzystając z tego, że jestem nauczycielką? Tego rodzaju zdarzenia powstrzymują mnie od poszukiwania towarzystwa. 23 listopada. Będę zmuszona do porzucenia lekcji u pani B. Trudna rada, musiałam się bronić. Nie mogę robić awantur w przedpokoju ani zanosić skarg do tej pani. Dawniej myślałam, że nienawiść jest zła. Nie czuję do siebie złości, gdy jestem tak wrogo usposobiona. I któż wie, czy w istocie nienawiść jest zła i niemoralna? 26 listopada. Cicho, cichutko, umarła panna L. W niczyim sercu zapewne nie zostawiła uczucia głębokiego żalu. Mój Boże, a nieraz najgorsze osoby, gdy umierają, budzą żal żywy i szczery. Całe życie spędziła w nauczycielstwie, jakby w jakimś zakonie. Czuła się szczęśliwa, że żyje w tym samym czasie, kiedy tworzy Sienkiewicz, a portret tego pisarza miała w swojej izdebce opleciony bluszczem. Tak jak uczyła gramatyki, stylistyki i pisania, tak nikt nie potrafi. Kto może być poczytywany za wzór człowieka, za wzór ucznia Chrystusa, jeśli nie ona, ta Matka Panna? Była to istota duchem czysta i przedziwnie czysta ciałem. Może i ona miała ukryte wady, ale i ja nie znajduję w życiu tej uśmieszonej starej nauczycielki żadnego występku. Jej życie było tak wysoce kulturalne, że postanowiłam ją naśladować. Czy życie panny L byłoby równie pożyteczne, gdyby została mężatką i miała dzieci? Zdaje mi się, że to jak panna L kształtowała dusze ludzkie, było jak macierzyństwo wyższego stopnia. Urodzić dziecko to wielka i cudowna sprawa natury, ale nie dyplom na wychowawczynię. Na świecie jest pełno kobiet niemądrych, za to pięknych i zdrowych. Obowiązek wychowania pokoleń coraz lepszych powinien być odjęty niemądrym i niedobrym kobietom, a oddany brzydkim pannom L. 28 listopada. Zrobiłam rachunek wydatków i dochodów. Wyszło, że 2 razy więcej wydaję niż zarabiam. Kupiłam bieliznę dla Wacława, Henrykowi posłałam na 2 miesiące, spłaciłam stary dług ciotki, a sama zaciągnęłam 100 rubli długu u Marynki. Przeraziłam się tą swoją rozrzutnością, a raczej nędzą i postanowiłam do minimum ograniczać wydatki. Zaczęłam od tego, że razem z Marynką kupiłam bilet do teatru. Niby jestem zgnębiona śmiercią panny L i innymi okolicznościami, a przecież potrafię śmiać się za lada konceptem. Zawsze miałam o sobie mniemanie, że jestem lekkomyślna. Teraz ten przymiot zdaje się zmagać. 30 listopada. Nazywa się dr Judym. 1 grudnia. Nie jestem przesądna. Nie wierzę w znaki, ale miałam przykry sen. Sala ciemna, jakby sąd w Curychu, gdzie nigdy nie byłam. Wprowadziły mnie tam osoby w ciemnych uniformach. Rzekły do mnie, że Henryk popełnił zbrodnię morderstwa. Ugarnął mnie przestrach. Słyszę głos: przyprowadzić! Henryk wszedł do sali. Wszedł też człowiek ze stalowymi nożyczkami w rękach i zaczął strzyc piękne, jasne włosy mojego drugiego braciszka. Wtedy ktoś mnie ujął za rękę, ale któż to mógł być? O Boże! Usiłowałam przemówić, krzyczeć, ale ani jednego dźwięku nie mogłam wydobyć. Gepę zawołała na mnie.
Obudziłam się i usiadłam pełna jakiegoś strasznego uczucia. Czy to wróżba nieznanych mi przyszłych cierpień? Czy ktoś na świecie potrafi tak kochać jak ja swojego brata tej nocy? Zdaje mi się, że ludzie najsilniej kochają swoją familię. Ja nie lubię tych uczuć rodzinnych, ale mają nade mną władzę. Czy należy mieć takie uwielbienie dla osób, które może tego nie są warte? 2 grudnia. Henia ma Odrę, a ja godzinę wolną. Wpadłam do domu i siedzę sama. Ach, jak niemiło. Mgła, że nie widać odległych wieżyc dachów, które zawsze rysują się na moim horyzoncie. Zapalam świecę i próbuję czytać. Daremnie. 4 grudnia. Odwiedziłam wczoraj pannę Helenę. Mam do niej wiele wdzięczności, jeszcze z czasów, kiedy nikt mnie tu nie znał. Ona pomogła mi dostać niejedną lekcję i uczyniła to bez wyrachowania. Na spotkaniach, gdzie zgromadza się w jej mieszkaniu grono artystów i literatów, nie czuję się w swoim żywiole. Nie przepadam za książkami modnymi, sezonowymi, ani za ich autorami. Idąc tam, dopadło mnie tchórzostwo. Towarzystwo w większości stanowili mężczyźni, co muszę przyznać jest pociągające, ale lubię mężczyzn delikatnych, rozumnych, a przy tym nie pedantów, którzy by lekceważąco traktowali moje myśli i słowa. Moje wejście do salonu nie zostało zauważone i nie przerwało żywej rozmowy w kwestii kobiet. Roztrząsał ją poeta BR. Któż kobiecie broni robić to, co się jej podoba? Chce się uczyć, niech się uczy. Chce działać jak mężczyzna, niech działa. Według niego kobiety dążące do tak zwanej emancypacji pozbawiają się jednej ze swych sił fizycznych, uroku, gdy chcą w sobie zniszczyć pełną wdzięku nieświadomość różnych rzeczy i spraw tego świata. Dla poety BR jest coś brutalnego w tym, że kobieta nie ma już o co spytać mężczyzny. Z mojego kąta ośmieliłam się wydać głos drżący i słaby i wyraziłam niezdarnie parę sentencji. Panna, która skończy uniwersytet, może być tak samo niedobra jak chłopka, ale uczynki moralne z musu będą lepsze niż uczynki chłopki, na czym świat otaczający zyska. W miarę wzrostu kultury wyższej zacierają się różnice wywołane niższością umysłu kobiecego i brakiem pracy nad jego rozwojem. Jeśli w duszy kobiety jest próżnia, którą mogłaby zająć dążność do jakiegoś światła, to w tej próżni naturalną koleją rzeczy rosną owoce złości, głupoty, złego wychowania. Dziś zresztą nie chodzi o to, aby dorównać mężczyznom, lecz żeby zostawać mniej w tyle ze wszystkim. 7 grudnia. Zmęczenie. Nerwy bardziej mi puszczają. Po każdym wzruszeniu bicie serca, po usilnej pracy ból głowy, ociężałość, roztargnienie na przemian z automatycznością. Tak źle sypiam. Ciężkie są powroty do domu, suknia zabłocona, bo chodzę po bagnach dzielnic ubogich. Nie mogę jej podkasać, bo zaraz panowie zaczną się przyglądać, a ręce kostnieją od trzymania. W jednej ręce niosę parasol, książki, kajety, a drugą muszę wiecznie piastować swój ogon. Skromność pozwala dekoltować się, odsłaniać nagie ramiona i piersi, ale zakazuje demonstrowania światu nogi wyżej kostki, w grubej pończoszce i wysokim trzewiku. 9 grudnia. Kiedy tak człowiek kołacze się od lat po świecie, wciąż poznając nowe osoby, nabiera wprawy w zgadywaniu ludzi. Czasami ulegam złudzeniu gry życzliwych uśmiechów, ale pomyłka trwa tylko chwilę, bo zaraz wewnętrzna nieprzyjemność mnie ostrzega. Czekam wówczas cierpliwie i życie potwierdza potrzeby mojego instynktu. Dodatkowo mam swoje sposoby na wydobycie prawdy. Nie zaspokajam ciekawości i nie odpowiadam na złośliwość. Szlachetny współobywatel stwierdza wówczas, że jestem tępa i nie rozumiem pewnych słów, uśmiechów i aluzji. Nieraz sobie myślę, że jestem coraz dalej sercem od ludzi. W świecie naszym zawsze chodzi o stwierdzenie czyjejś niższości.
W tym trzem życiu panuje wszechwładna obłuda. Kłamstwo nie tylko nie jest tępione, ale nie budzi nawet odruchowego wstrętu. Obok nas żyją ludzie bez potrzeb moralnych. Ile razy próbowałam w uczennicach rozdmuchać ognisko miłości i prawdy, a napotykałam na opór i mur szyderstwa. Moja misja rodzi drwinę. Czuję się wtedy taka samotna. Na przykład taka Maniusia Lipiecka wyciąga od dziadka, wujka i ciotki po 40 na tak zwane pieczątki. Ale nie kupuje pieczątek, tylko chowa do skarbonki. Kiedy próbowałam przeciwdziałać temu, to jej mama była zdziwiona i twierdziła, że jest to spryt i oszczędność. Nie obchodzi, co szepce pani Lipiecka, Blumowa albo inna matka zajęta psuciem duszy swojego dziecka pod pretekstem edukacji. 10 grudnia. List od Wacka. Oto co pisze. Droga mnie zmęczyła i znużyła. W dodatku bolał mnie ząb. Noclegi w powarniach są trudne. Wyjść na zewnątrz nie można, bo mróz 50-stopniowy. Renifery rozbiegały się kilkakrotnie, ale udało nam się z Jasią dość prędko gromadzić je do kupy. Powarnie są okropne. Niskie landry bez podłogi z dymiącym kominem ze szparami w ścianach. Ogień oświetla ściany pokryte białym szronem i soplami. Na noc ubierałam się ciepło. Dopóki ogień się pali, jest gorąco, że nie wiadomo, gdzie się ukryć, a jednocześnie nogi i plecy marzną. Czasami zamiast w powarni udawało nam się nocować w jurcie, ale tam też ludzie gnieździli się razem z psami, cielętami w bezpośrednim sąsiedztwie bydła. Rano znowu jazda. Wytrzymałość reniferów zadziwiająca. Obciążone nartami pędzą po błotnistych kępach lub wydzierają się na pionowe urwiska gór. W czasie jazdy trzeba ciągle pochylać się to w tę, to w ową stronę dla zachowania równowagi. Zmuszonemu do ciągłych ćwiczeń fizycznych jest ciepło, ale nogi marzną. Za sobą słyszę coś w rodzaju sapania lokomotywy i co chwila to z prawej, to z lewej ukazuje się rogaty pysk jelenia. Jelenie pędzą jak wiatr i narty lecą, aż dech zamiera w piersiach. Po chwili ukazuje się jurta. Witamy ją radośnie, rozgaszczamy się w cieple, jemy, a potem spać. No i tak co dzień, przez 3 miesiące i 2 dni. Cóż tam u ciebie, moja słodka siostrzyczko? 15 grudnia. Od pewnego czasu poszukuję widoku radości. Otaczają mnie nędzne egzystencje. Nigdzie nie widać ludzi wesołych. Człowiek stworzony jest do szczęścia. Cierpienie trzeba zwalczać jak tyfus i ospę. 26 grudnia. Święta. Śpię, próżnuję i chodzę na wizytki. Gepę wyjechała na tydzień. Do naszego pokoju wyniesiono choinkę i mam w nocy miły zapach świerszczyny. 7 stycznia. Wacław umarł. 23 marca. Przerzucając rupiecie, znalazłam ten sekretnik. Spojrzałam na słowa zapisane 2 miesiące temu. Jak gdyby coś nowego. Zarazem takie samo zimno, obojętność. Czyliż to ma być moje nieszczęście? Gdzież ono jest? I ja go nie czuję. Słowa te są puste wewnątrz i tylko mają formę bólu znanego ludziom. 25 marca. Jestem taka zabita. Żadnych uczuć, żadnych nawet poruszeń. Złamane jest moje szczęście osobiste. Chcę obudzić w sobie siły życia. Biczuję się wspomnieniami panny L. Biorę się do ciężkich robót. Ale to wszystko, to wszystko. Często przybiega do mnie to ta, to owa znajoma i mówi o swoich strapieniach. Wówczas mile mnie to zajmuje, ale w sposób zbliżony do wzgardy. Myślę sobie, patrząc na łzy cudze, jak szczęśliwi są ci, co tylko takie wylewają. Ja milczę. Znam jedno mądre słowo, o którym Wacław nic nie wiedział. Hart sei, bądź twardy. 2 kwietnia. Nie wiem, co mi jest. Jakieś uczucie ze wszystkich najsilniejsze i najbardziej przejmujące smutkiem. Tęsknota.
uczucie najbardziej niewypowiedziane, ucisk serca ciągły i jednostajny, oziębłość. 3 kwietnia. Już sama nie wiem, czego chcę. Tęsknię, a raczej usycham z tęsknoty. Jestem jak człowiek bardzo chory, który już sam nie wie, co najwięcej go boli. 11 kwietnia. Święto. Nigdzie dzisiaj nie wyjdę. Jestem rozbita i tak mi źle. W ciągu ostatnich dni napada mnie płacz. Gdy na lekcji nie mogę beczeć, duszę ten płacz w sobie i dźwigam z miejsca na miejsce. W święto, gdy gapę wyjedzie i nikt mnie nie widzi, całymi godzinami pozwalam sobie na tę niekosztowną rozrywkę. 4 czerwca. Piszę te słowa w Kielcach w hotelu. Co za katastrofa. Znów jestem tutaj w moim poczciwym mieścisku. Wczoraj zerwałam wszystkie lekcje, odrzuciłam 2 zaproszenia na wakacje u Lipeckich i u tej pani Niewackiej z Cisów. Nic mnie nie obchodzi, co się będzie dziać z moją osobą. Teraz już nie ja rządzę, ale podmuchy wzruszeń. Przyjechałam tu o 4 w nocy i z trudnością znalazłam ten numerek. Tak to już w mieście Kielcach panna Joasia nie ma nikogo. Szybko wygasa domowe ognisko. Gniazdo człowiecze trwa tak samo długo jak gniazdo pająka. Przebieram w myśli osoby tutejsze, ale nie znajduję nikogo, kto by zajrzał mi w oczy z braterskim zrozumieniem. Gdybym powiedziała dzieje mego żalu, dzieje grobowego smutku. Są to wszystko poczciwi ludzie, których tępe serce nie przebija ścian domu familijnego. Ale Bóg z nimi. Umiem już chodzić wśród zimnych ludzi, jak między nagrobkami cmentarzy. Już jestem u wujostwa w Mękarzycach. Jaka błogosławiona cisza. Jestem szczęśliwa, jakże jestem szczęśliwa. Nocuję sama. Cicho na palcach stąpam w tym pustym pokoju i nasycam się świadomością, że to nie złuda. 5 czerwca. Minął dzień i krótki wieczór. Byłam w stajni, w oborze, w polu, na łące. Żadnej skłonności do płaczu. Opowiadanie o Wacławie formalnie męczy. Wacław w dniu śmierci przekazał mi jak gdyby spadek. Twardym prawem dziedzicznym narzucił mi poróżne miesiące zimowe dni, poprzez których płynęły same tylko łzy i noce bezsenne. Tak bez wątpienia Bóg stworzył wieś, a miasto diabeł. A ludzie mieszkający na wsi są tak zdrowi i szczerzy w swym zdrowiu. I to są właśnie ludzie, z których ja się wywodzę. Tu mało rzeczy się zmienia. A ze mną co się porobiło? Z istoty takiej właśnie, osiadłej na gruntach ojcowskich, stał się biegacz biegający po świecie za lekcjami. Będąc tutaj, przypominam sobie samą siebie. Dom rodzinny, cisza, opieka, ta jakaś spokojność, do której tak wzdychałam w Warszawie. 6 czerwca. Dziś jeździłam na grób mamy i ojca do Krawczysk. Mogiły rodziców nie były niczym oznaczone. Nie wiem, gdzie są. Cały cmentarz obeszłam, ale ani śladu. Śpią tu pospołu wszyscy, rolnik przy rolniku, którzy tę ziemię orali, sami dzisiaj kwiatami jak łąka zasiani. 7 czerwca. Jutro wyjeżdżam. Na początku doświadczyłam ukojenia, ale teraz nie mogę znieść w stosunku do chłopów, służby, ludzi zatrudnionych na folwarku. Może są to śmieszne idealizacje miejskiej panny, ale nie znoszę dziczy. Nie mogę w tym oddychać. Wujaszek nazywa ich łotrami. Uciekam. To jest właśnie jedyny mój sukces, że mogę odejść dokąd mi się chce i kiedy chcę. Jutro wybieram się do Głogów. 10 czerwca. Znowu Kielce, w hotelu. Skończyły się fundusze, kończy się wyprawa. Odwiedziłam Głogów, gdzie się wychowałam. W rodzinnych stronach ujrzałam nieznany mi krzak rokciny. Przypomniało mi się. W dniu, kiedy się urodziłam, przyszedł do naszego domu biedny, wędrowny pies. Daliśmy mu jeść i został już z nami. Przyzywano go rozbojem. Był dobry, poczciwy i wierny.
Kiedy miałam 14 lat, był już tak stary, że nie ruszał się z miejsca. Pewnego dnia usłyszeliśmy, że skowyczy. Rzuciłam się do okna i ujrzałam na pastwisku strzelca gąsłę. Zastrzelił psa. Razem z Waskiem i Henrykiem wykopaliśmy mu grób i posadziliśmy na nim gałąź rokiciny. To był ten właśnie krzak. Stanęłam naprzeciw naszego domu. Jakie zniszczenie. Weszłam do sieni, uchyliłam drzwi dużego pokoju, gdzie umarli moi rodzice. Było tam pełno geratów żydowskich. Uciekłam co prędzej. Gdy stanęłam na podwórzu, obskoczyło mnie z 10 osób. Pytali, co za jedno, czego żądam. Stary Żyd szedł cały czas za mną i coś gadał. Nic tu nie ocalało po naszej rodzinie. W miejscu dla mnie świętym, gdzie rodzice wydali ostatni jęk, żyją teraz obcy ludzie. Byłam tak blisko rodziców, że prawie słyszałam ich osoby. Mogłabym dotknąć ich rękoma. Złuda trwała tylko chwilę. Gdzież oni są? W co się obrócili? Dokąd odeszli z tego miejsca? Bez sił, w głuchej rozpaczy, dowlokłam się do zarośla na wzgórzu. Nie przypomnę sobie, kiedy i w którym miejscu upadłam na ziemię. Zeszła na mnie żądza śmierci. To długo trwało. Ale wtedy z cmentarza w Karczystkach moja matka przyszła do mnie z głębi ziemi. Uczułam się na łonie mojej matki, w którym serce uderzało. Szły we mnie głębokie, ziemne, ciche wzruszenia. Śmierć zlękła się i odeszła. Ustał płacz i żal.